Teraz ta Tomasz Tamborski, audycja wokół powiatu. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry. Panie starosto, zaczniemy od, myślę, dobrej informacji, bo wielokrotnie rozmawiałem w tej audycji, a to nie bez powodu. Dzisiaj również miałem problem, żeby porozmawiać z osobami, które znajdują się w centrum miasta. Chodzi o maszt. Maszt wreszcie pojawił się, nie wiem, anteny chyba jeszcze się tam nie pojawiły i to chyba jeszcze dopiero przed nami. Ale to dobry prognostyk na okres sezonu, gdzie po prostu byśmy w ogóle stracili kontakt z ludźmi w centrum miasta. Znaczy przyjechała ekipa, która zajmuje się budową jakby samego masztu bez tych urządzeń przekaźnikowych. To przyjeżdża inna specjalistyczna firma. Są to poprzez operatora zadania zlecone prywatnym podmiotom i tutaj deklaracja strony kierownika budowy jest taka, że one w tym tygodniu, mamy dzisiaj poniedziałek, powinny zostać zakończone, po czym przyjadą ekipy specjalistyczne, włożą przekaźniki, skonfigurują to wszystko, żeby miało to sens. No i zakładam, że gdzieś koło pierwszego, tak jak tutaj deklarowaliśmy, 1 czerwca na Dzień Dziecka, może ta skuteczna łączność będzie poprawiona, co przede wszystkim dobrze rokuje kwestii dotyczących naszego bezpieczeństwa, no bo tutaj jakbyśmy najbardziej na to zwracali uwagę, podejmując decyzję o wynajęciu tej powierzchni na ten cel. Konstrukcja nie będzie chyba specjalnie szpeciła, jest to maszt w wysokości około 5,5 metra z nadajnikami, więc nie jest jakaś to konstrukcja wysoka. Pierwotnie rozważano możliwość instalacji 3 mniejszych tych narożników, ale ostatecznie okazało się, że lepsze parametry, a przez to lepszą zasięg, bardziej tutaj jakościowo dobry, przyniesie jeden tutaj maszt właśnie tej konstrukcji. I tutaj, jak Państwo popatrzą, tutaj w pełnej odległości na budynek naszego starostwa tą konstrukcję już widać. A panie starosto, protestów nie było, bo tak się spodziewaliśmy i obawialiśmy się trochę tego, że będą protesty. Nie, panie doktorze, wie pan co, no jakoś tak wydaje mi się, że wszyscy ucierpieliśmy tutaj, zarówno jak i mieszkańcy, turyści, mam tu głównie na myśli mieszkańców, z tego faktu, że ta łączność rzeczywiście jest słaba, tak? Ona zrywa, jest słabej jakości, połączenia internetowe, te powiedzmy korzystanych z systemów mobilnych właściwie nie działają, więc powiem panu szczerze, nie dotarło do mnie żadna tutaj informacja związana z tym, że chcielibyśmy protestować. Myślę, że chcemy bardziej mieć tutaj bezpieczne i dobre łącze, a przecież proszę pamiętać, że to nie jest lokalizacja nowa, bo przecież ludzie w tej lokalizacji taki masz już posiadali raptem 20-30 metrów dalej na budynku HOSO, no i wtedy tych protestów też nie było, więc dzisiaj to jest tylko tak na marginesie, szczerze mówiąc, pewna relokacja tego urządzenia o 20 metrów, 30 metrów dalej. Uczymy się na błędach w takim razie. Liczę na to, bo jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, to będziemy komunikacyjnym pustkowiem, a chcemy być miejscem, gdzie ma być regeneracja, więc jak ludzie tu przyjeżdżają, muszą rozmawiać i muszą płacić, czy mają prawo na przykład w restauracji obejrzeć sobie filmik. Ale o tym dużo rozmawialiśmy. Zapłacić telefonem komórkowym, tak? No bardzo popularne są te wszystkie mobilne płatności, BLIK, dostęp do konta. Ludzie dzisiaj nie posiadają kart płatniczych w sensie tych materialnych, plastikowych, tylko sporo ludzi, myślę, że to jest tendencja wzrostowa, posiada te wszystkie płatności w swoim telefonie komórkowym. No i kiedy tego zasięgu nie ma, no jest to właściwie uniemożliwione. Kilkanaście dni temu ogłaszał pan, panie starosto, zmieniając temat, akcję pod tytułem Świat się wali. I tak chciałem pana zapytać, czy może są jakieś już znane nam pierwsze wyniki tej akcji, czy ktoś skorzystał z tych telefonów zaufania, czy ma pan informację? Znaczy to telefony zaufania cały czas dzwonią, tylko panie rektorze, no my jakby nie monitorujemy i nie pytamy nikogo, ktoś kto dzwoni w sytuacji krytycznej, nie pytamy się go skąd wziął ten numer telefonu, czy go po prostu wcześniej posiadał, czy go właśnie uzyskał z tego tytułu. Naszym celem jest powszechna dostępność do tych telefonów, tych akcja toczy się cały czas, te naklejki cały czas są rozklejane, w różnych miejscach je znajdujemy. Przypomnę, że jest ich 6 tysięcy sztuk, czyli całkiem duża liczba na cały powiat kołobrzeski i cały czas jeszcze te naklejki są dostępne u nas w starostwie, jeszcze kilkaset sztuk jest na tych 6 tysięcy i jeszcze w razie czego można wziąć i te naklejki również rozkleić. Ja już widziałem w wielu miejscach, w takich bardziej intymnych, toalety, klatki, słupy ogłoszeń, tego typu rzeczy. Są też chyba już na przystankach komunikacji autobusowej, bo tutaj uzyskaliśmy zgodę również ze strony komunikacji miejskiej, żeby na tych przystankach to instalować. No i każdy telefon, który był sprowokowany dostępnością właśnie tego telefonu poprzez tą naklejkę, no będzie nas cieszył, natomiast samego monitoringu nie prowadzimy i nie będziemy pytali, skąd osoba posiada ten numer, bo to jest jakby w tym momencie najmniej ważne. Tak? Najważniejsze jest to, że się ktoś może dodzwonić i taką pomoc otrzymać.
To kolejna akcja, którą zorganizowaliście i tutaj niektórzy dziennikarze się śmiali, lodówka pana starosty. Ale chyba nie taki był zamiar, żeby tam sobie przechowywać jakieś wirtuały. No nie, no, panie rektorze, no, lodówka jest najczęściej pusta, ale też jest stosunkowo często uzupełniona, co dowodzi tylko tego, że te produkty, które są tam uzupełniane, są bardzo często wyjmowane przez osoby, które takiej pomocy potrzebują. Katalog firm, które już się zgłosiły, się cały czas powiększa. Dochodzą do teraz do tego piekarnie, dochodzi do tego teraz duża hurtownia owocowa, która ma owoce i warzywa. I tutaj uzgodniliśmy, że jeżeli coś jest możliwość przekazania, to również będziemy to odbierali i przekazywali. No i jeżeli projekt się bardzo dobrze rozwinie, no to mamy w zanadrzu przygotowaną już kolejną lokalizację w tym momencie, ale też myślę, że inne organizacje, szczególnie te nastawione na tego typu działalność, mogą ten pomysł podkupić. Tak, to jest kwestia organizacji samej lodówki, która nie jest trudna, natomiast o wiele trudniej jest znaleźć osobę, która będzie się przez cały czas taką lodówką opiekowała, bo to proszę zwrócić uwagę, trzeba podejść przynajmniej raz dziennie, sprawdzić. Jeżeli nawet się stanie tak, że ktoś czegoś nie weźmie i termin przydatności tego produktu minie, no to też go trzeba utylizować. W naszym przypadku, jeżeli tak by się stało, no to mamy tutaj zagwarantowane te odpady. Bio będzie odbierała zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich, właściwie hotel centrum, który jest obok i który też takie przecież odpady, resztki gdzieś tam musi utylizować, bo i takie przypadki mogą być, ale na dzień dzisiejszy, że tak powiem, wszystko znika w mgnieniu oka. A nas bardzo cieszy, że znalazły się dwie przymiłe panie, mama z córką, które właśnie zadeklarowały tą pomoc i to one są tutaj, pani Ola z swoją mamą i ona jest jakby tutaj inicjatorem tego zdarzenia i ona tutaj gwarantuje nam, że będzie się tą lodówką opiekowała, jestem w ciągłym kontakcie i wiem, że ona jest uzupełniana. Myślę, że kolejna partia rzeczy do nas dotrze. Niedziela była takim miejscem, gdzie właściwie wszystkie punkty są czynne, mam tu na myśli sklepy, a poniedziałek tutaj sytuacja się zmieni i dzisiaj pewna partia znowu już będzie tam wyłożona z taką właściwie prawie że gwarancją, że rano nie będzie po tym śladu. Jasne. Panie starosto, dzisiaj briefing jest wojewódzkie uroczystości Dni Olimpijczyka. Może pan powiedzieć coś, bo to taka dziwna, enigmatyczna trochę nazwa. No troszkę enigmatyczna, natomiast my mamy to szczęście, że mamy okazję przeprowadzić się w jubileuszu tych obchodów, bo to już są 20 obchody Dnia Olimpijczyka. Proszę Państwa, no, mamy w województwie zachodniopomorskim, zresztą te Dni Olimpijczyka są prowadzone w każdym województwie, grupę osób, które jeżdżą na olimpiady i zdobywają medale. No ta powiedzmy okres wyjazdu kiedyś się kończy, no ale my nie możemy zapomnieć o tych ludziach, ile oni trudu, wysiłku włożyli w to, aby właśnie w takiej olimpiadzie uczestniczyć i reprezentować już nie tylko nasz region, ale całą Polskę, no przecież są to olimpijczycy na najważniejszych zawodach sportowych świata. W związku z czym każdego roku organizujemy takie dni. Zapraszamy olimpijczyków. To jest podzielone jakby na, przepraszam bardzo, na dwa etapy. Etap pierwszy, który rozpoczyna się w czwartek, taki nieoficjalny, gdzie gościmy tych olimpijczyków. Chcemy im pokazać tutaj Kołobrzeg, nasze zabytki, nasze atrakcje, bo to też jest warte do pokazania. Natomiast główne uroczystości rozpoczynają się dnia następnego, już o godzinie 9 rano. Ci olimpijczycy zostaną przewiezieni do naszych szkół. Będą spotkania w klasach, będzie można porozmawiać, zapytać, jak to wyglądało, jaki to jest wysiłek, jaka tutaj kwestia, trzeba zaangażować siły i środki, a cała część oficjalna rozpoczyna się tego dnia, czyli w piątek, to jest 26, przepraszam, wszystko zobaczę, powiem nasz tak, 26, dobrze, żebym się nie pomylił, bo chciałem Państwa też na to spotkanie zaprosić, 26 maj o godzinie 12, jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, gorąco zapraszamy na stadion lekkoatletyczny Michała Barty, tutaj przy Liceum Dwujęzycznym Mikołaja Kopernika. Tam te wszystkie uroczystości się rozpoczną. Będzie ceremonia olimpijska, czyli dokładnie taki sam, jaki obserwujemy na olimpiadach. Będzie możliwość pokazania tutaj naszych też sportowców lokalnych, bo w międzyczasie również rozegramy meeting sportowy w takich konkurencjach jak biegi sprinterskie, biegi na 400, na 800 metrów, rzut kulą i rzut oszczepem. Ten stadion właśnie jest jakby specjalnie do tego przygotowany i wszystko gdzieś zakończymy około godziny 14.30 uroczystością, gdzie będziemy również wręczali odznaczenia, przepraszam, w tym kółko olimpijskie dla naszych najmłodszych sportowców. Jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, na piąte kółko olimpijskie, to już jest paszport, z którym wyjeżdża się na olimpiadę. Jasne, będziemy na tych uroczystościach. Panie starosto, trochę zmienimy tematy, mam takie dwa od siebie szczególne. Niedawno zajmowaliśmy się sprawą właściwości gminy Kołobrzeg i rozwoju, ale okazało się,
że ten rozwój przekracza najśmielsze oczekiwania, bo w spisie powszechnym na przykład Zieleniewo ma 2768 mieszkańców, a Gościną, który jest miastem, tylko 2611. Czyli samo Zieleniewo ma dzisiaj większy potencjał niż w Gościno. To po pierwsze, a po drugie my mamy jeszcze do czynienia z Błotnicą, która docelowo jest tam przewidziana na 8-10 tysięcy ludzi, a jak przeliczyliśmy największe miejscowości, które otaczają Kołobrzeg i liczbę ich mieszkańców, to wynika z tego, że to jest około 20 tysięcy ludzi, którzy bezpośrednio każdego dnia związani są z działalnością Kołobrzegu, czyli te pojazdy, czy to są autobusy, czy samochody, to wszystko wtłacza i wytłacza się każdego dnia z naszego miasta. Bardzo dużo. Rzeczywiście, no, Zieleniewo jest tutaj takim elementem, który dzisiaj ma 2000, jak pan wspomniał, lat 700 ponad mieszkańców, czyli niewiele mniej niż cała gmina Ustroniemorskie, która posiada, jak dobrze pamiętam, troszeczkę ponad 3000 mieszkańców. Tu mamy miejscowość jedną, a tu mamy całą gminę. Rozwój gminy Kołobrzeg jest jakby przesądzony, to co pan tutaj wspomniał. Duże tutaj plany, przygotowane zmiany miejscowe, plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące Błotnica, no tam właściwie powstanie całe miasto, tak? Jest to właśnie kwestia około 8 tysięcy ludzi, którzy będą tam mieszkały. Samo Zieleniewo też bardzo silnie się rozwija i też zwracam uwagę tutaj na silny rozwój innej gminy, tutaj leżącej niedaleko, czyli gminy Siemyśl z miejscowością Charzyno, gdzie tutaj po wjeździe do miejscowości Charzyno za Lasem Charzyńskim, no, rozpoczynają się duże tereny inwestycyjne, gdzie też jest jeszcze kilka tysięcy ludzi w przyszłości będzie mogło zamieszkać. Tłumaczę to w bardzo prosty sposób. To jest sytuacja związana z tym, że w Kołobrzegu nie ma już terenów pod budownictwo, szczególnie pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne. Jeżeli są, to są rzeczywiście ceny, że tak powiem, o zawrót głowy, które przewracają zawrót głowy. Natomiast kwestia tam jest o wiele tańsza i jest ten zasób. No Kołobrzeg ma to szczęście, że jest taką miejscowością, że tak powiem, pół tego tortu, tak, no bo drugie pół zajmuje tutaj nasze wody morskie. W związku z czym należy gdzieś tych terenów poszukiwać. Dobrze, że są tereny te uzbrojone, przygotowane pod zamieszkanie i tam ludzie rzeczywiście, ci, którzy chcą mieszkać gdzieś, powiedzmy, poza Kołobrzegiem, no podejmują decyzję w tamtym kierunku. Natomiast to, tak jak pana, to oczywiście wiąże się z dużymi problemami komunikacyjnymi. Ja nie ukrywam, z dużym oczekiwaniem tutaj patrzę na postępy obwodnicy w sensie połączenia węzła Kołobrzeg Wschód z naszą kołobrzeską obwodnicą, tutaj na wzdłuż karuzeli. Te prace postępują bardzo rytmicznie. Ja tam często tamtędy przejeżdżam i je obserwuję. Mam nadzieję, że po wakacjach, bo wcześniej na pewno takiej możliwości nie będzie, to powstanie. Widać już konstrukcję nasypu i konstrukcję tutaj przyczółków na wiaduktu, którym będzie wiek nad drogą wjazdową do Budzistowa. No i zakładam, że z końcem tego roku to zostanie odebrane. No i wtedy też czeka nasz tak zwana duża kaskada, czyli generalnie przekazywanie sobie wzajemnych ulic, ale myślę, że temu poświęcimy inne zdarzenie. Co to spowoduje? Ja osobiście bardzo mocno rozważam kwestię tego typu, że w Kołobrzegu mamy właściwie wjazd z czterech kierunków. Dwa główne kierunki to jest z trasy S6 poprzez węzeł Kołobrzeg Wschód i Kołobrzeg Zachód. Mamy jeszcze póki co starą drogę krajową, która w przyszłości będzie drogą wózką S11 z kierunku tutaj Ustronia Morskiego, bo z tego kierunku też ludzie wjeżdżają. No i tutaj z kierunku zachodniego poprzez ulicę Starynowską, poprzez ulicę Grzybowską również do nas dojeżdżają mieszkańcy Mrzeżyna, Dźwiżyna, Grzybowa czy też Korzystna i Korzyścienka. Natomiast te dwa główne kierunki, mam nadzieję, że w przyszłości będą wyglądały, że główny ciężar będzie położony na wjazd węzłem Kołobrzeg Wschód do naszej kołobrzeskiej obwodnicy. A przypomnę, znaczna część drogi wjazdowej z Kołobrzegu Zachód, tutaj właśnie przez Zielenią, przy ulicy Szczecińską, jest drogą powiatową. W związku z tym nie mamy tutaj konieczności utrzymania nośności i dopuszczenia każdego ruchu ciężarowego, co może skutkować taką decyzją, że tam wprowadzimy ograniczenie do 8 ton. I wtedy cały ruch ciężarowy kierowany do Kołobrzegu będzie szedł przez tutaj obwodnicę kołobrzeską, połączenie z węzłem Kołobrzeg Wschód, bo temu celowi to jest budowane drogami krajowymi, a ten wjazd będzie miał charakter lokalny, czyli będzie obsługiwał tylko ruch pojazdów osobowych, oczywiście autobusy, sprzęt komunalny, no bo to jest to naturalne, natomiast chcielibyśmy tam ograniczyć wjazd dużych samochodów ciężarowych, chociażby na jakość tej drogi, na utrzymanie jej parametrów, ale też i na komfort tak dużej miejscowości, gdzie, jak pan redaktor wspomniał, mieszka prawie 3000 mieszkańców. Więc w przyszłości być może takie rozwiązanie zostanie wprowadzone.
Panie starosto, ostatni temat, bo z tego co pamiętam, chyba niedawno poruszał pan to na antenie u redaktora Piotra Rybczyńskiego w audycji w telewizji kablowej Kołobrzeg, dotyczący pana odwieszenia w Platformie Obywatelskiej, bo myślę, że jest to temat wielu interesujący. Pisaliśmy o tym na portalu, a może to pan więcej słów powie. Już pan pełnoprawnym członkiem jest po wydarzeniach jesiennych? Panie redaktorze, nawet wysłałem specjalne tutaj informacje do pani przewodniczącej, do zastępców pani przewodniczącej, żeby od tego momentu, od 17 kwietnia, z tym, że to informacje wysłałem troszeczkę później, o wszystkich działaniach związanych z pracą zarządu, o wszystkich spotkaniach, już mnie bezpośrednio informować i takie mam oczekiwania w tym momencie. No, jakimś takim dziwnym zdarzeniem losu nie otrzymałem odpowiedzi zwrotnej. Mam nadzieję, że to tylko przeoczenie ze strony pani przewodniczącej, bo przecież wiem, że pani przewodniczący w sposób szczególny zależy na tym, że moja osoba funkcjonowała w zarządzie Rady Powiatu, co bardzo często pani przewodnicząca w stosunku do mnie podkreśla i takie deklaracje w kierunku mojej osoby są kierowane, więc niecierpliwie czekam na pierwsze spotkanie. Bardzo chętnie chciałbym się z zarządem powiatu spotkać i z pewnością przekazać im szereg interesujących informacji. Czy one będą dobre? No zobaczymy, jak to czas pokaże, natomiast na pewno będą musiały być przekazane. Komentował starosta Tomasz Tamborski, audycja Wokół Powiatu. Dziękuję za spotkanie, panie starosto. Bardzo dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.